Wszystko musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystko musi się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli goście z Ukrainy będą chcieli zobaczyć czynności postępowania, będzie można im te czynności postępowania pokazać, tak jak mnie one zostały pokazane, ale jeżeli chodzi o udział w czynnościach postępowania, jeżeli chodzi o dostęp do dokumentów, do informacji, no to wymaga już konkretnych podstaw traktatowych, konkretnych podstaw w zakresie też prawa międzynarodowego i umów międzynarodowych. Powtarzam jeszcze raz, w naszym przekonaniu i w przekonaniu naszych ekspertów zdecydowanie niestety wypadku absolutnie niezamierzonego. To nie było tak, że ta rakieta była wymierzona w Polskę, to nie było tak, że można to potraktować jako atak na Polskę. Za granicą naszą toczy się wojna. Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet przeciwko Ukrainie, Ukraina się broniła i w trakcie tych działań niestety stało się to, co się stało. Nikt nie chciał zrobić krzywdy nikomu w Polsce, nikt nie chciał nikogo w Polsce poszkodować, a tym bardziej nikogo pozbawić życia.